No i później jakoś się potoczyło tak, że trzeba było jechać za ocean i tam już się szykować bardziej poważnie niż tak, jak to miało miejsce do pierwszej walki, że sam się stało na bramkach i tydzień po walce też się stało na bramce, bo przestroga dla tych wszystkich młodych zawodników, po prostu nie dajcie się pompować tym kretynom, menadżerom albo którzy się śmią nazywać menadżerami. To było miejsce, no to można powiedzieć, że to jak się nie powinno prowadzić klubu przeznaczonego dla rekreacji. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku z kolejnym gościem. Moim gościem dzisiaj jest Tomek Drwal, który dla mnie w moim osobistym mniemaniu jest dużym prekursorem MMA i o tym będziemy sobie również chcieli w dzisiejszym odcinku porozmawiać, bo w dużej mierze w świat MMA wprowadził mnie właśnie Tomek. To u Tomka miałem okazję gdzieś spróbować swoich pierwszych szlifów MMA, które dzisiaj po wielu latach będę kontynuował, ale nie wszystko naraz, także co, przede wszystkim Tomek... Naprawdę? Siemanko, uważaj, naprawdę. Strzelają. Jakieś pierwsze słyszę, że MMA... Co MMA? Że ty prekursor, czy ja się biorę? Nie, że ty się bierzesz za MMA. A, to gościu, nie czytasz gazet, nie czytasz internetu, nie wiesz, co się dzieje chyba w świecie. No bo ja czytam, ale mam nadzieję, że przynajmniej oglądasz YouTube'a. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to aktualnie oglądam o rozwoju pszczół, rozwoju matek pszczelich. Jak, spoko? Coś opowiesz więcej? Coś się tam rozwija u mnie w pasiece. Dobra, ale w porządku. To tyle, jeżeli chodzi o... A bardziej ze spraw tematycznych. Nazwałem się prekursorem polskiego MMA. W moim mniemaniu część osób się ze mną zgodzi bardziej, część mniej. W każdym razie no dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużą rzeszę zawodników walczących w największej organizacji świata, jaką jest UFC. Ale tylko jedna osoba była pierwsza i był to Tomek Drwal. W którym to było roku? Opowiedz coś więcej właściwie o historii związanej z całym z UFC. Znaczy, to było tak, że no co, no wtedy były takie czasy, jakie były. Brało się walki praktycznie z tygodnia na tydzień. Zazwyczaj były to walki za granicą. Jakieś Niemcy, jakaś Holandia, jakaś Finlandia, z tego co pamiętam, nawet i Rumunia. No i po jakimś czasie ktoś mnie, jak to się mówi dzisiaj, wyskautował. I w 2007 podpisaliśmy kontrakt na walkę w Londynie, na 4 walki. Pierwszy debiut z Thiago Silvą. Dobry, ale nie, raczej dobra walka, trochę nie na korzyść moją, ale to zawsze tak jest w debiutach. No i później jakoś się potoczyło tak, że trzeba było jechać za ocean i tam już się szykować bardziej poważnie niż tak, jak to miało miejsce do pierwszej walki, że sam się stało na bramkach i tydzień po walce też się stało na bramce, bo na tamte czasy menadżer zainkasował czek, który okazał, myślał, że go zrealizuje, ale że był imienny. To go nie zrealizował, tym bardziej, że w Polsce realizacja czeków w tamtym czasie trwała około 30 czy tam 40 dni, więc no takie czasy i taka historia. Wyłapuję bardzo często takie właściwie gdzieś tam informacje kluczowe i sam powiedziałeś, że niekoniecznie ważny był, znaczy niekoniecznie, przepraszam, bo był bardzo ważny, ale nie jako jedyna właściwie składowa, to jest wynik walki. Tylko powiedziałeś, że bardzo ważna jest atrakcyjna, efektowna walka, tak? I myślę, że ja oczywiście do dnia dzisiejszego obserwuję rynek sportu walki, K1, MMA, UFC jako taką nadrzędną organizację. Tam w dużej mierze chodzi o to, żeby robić przede wszystkim efektowne walki. Nie chodzi o sam wynik, nie chodzi o gościa, który potrafi, nie wiem, tylko kontrolować walkę, ale zrobić bardzo nudną, tylko w dużej mierze chyba chodzi o to, żeby przede wszystkim robić duże show. Ludzie kochają show w Ameryce, w Polsce, na świecie, no co tu dużo mówić. Sporty walki w dzisiejszych czasach w dużej mierze właśnie opierają się przede wszystkim na show. Znaczy, no to jak gdyby jest, nie wiem czy wiesz, ale UFC stworzyło taki pas najlepszego skurczybyka, żeby nie używać tutaj wulgaryzmów u ciebie na kanale, nie wiem jak to można. Spokojnie. Best motherfucker. Ja nie paniemaju. Może nikt ja nie paniemaju, także. No ale to świadczy o tym, że faktycznie nie liczą się ci zawodnicy, którzy, jeżeli chodzi o popularność, o opłacalność i tak dalej, nie liczą się, którzy walczą nudno i mimo to wygrywają. Przez te nudne walki liczą się, którzy właśnie w tym oktagonie robią największą mukę, bo ludzie chcą oglądać po prostu spektakularne widowiska. No i nie wiem, no w moim przypadku ta moja walka mimo przegrana, ja i tak mimo tej przegranej dostałem bonusa, o czym się też dowiedziałem parę lat później, bo mój menadżer dał mi ten drugi czek, jako im jest wtedy spompował, że po prostu to jest jak wynegocjował dla mnie stypendium. O, to tak to zostało ujęte, więc. Więc no tak, no, no, czy to boks, czy kickboxing, czy MMA, zawsze będą się liczyć ci zawodnicy, którzy
dają najlepsze show. No, nie wiem, mieliśmy tego Lebanera i nie wiem czy ty, ale ja zawsze czekałem na Lebanera, bo nieważne dla mnie, czy on było, czy on wygra, czy on przegra, ja wiedziałem, że tam będzie taka muka, że każdy o tym będzie mówił przez najbliższe ten kilka miesięcy. Podałeś zajebisty przykład, bo właściwie ja nawet trenując pod okiem Ernesto Hosta, to on zawsze powtarzał i też podawał jako klasyczny przykład najbardziej efektownego zawodnika Jerome Lebaner. I to był gość, który nie kalkulował, tylko zawsze na maksa zdrowia miał właściwie na jedną rundę, ale to i tak jego tylko chcieli oglądać. I nawet mi Ernesto też opowiadał, że nawet po turniejach skończonych K1 w Japonii, kiedy wychodzili zawodnicy przed halę, to właściwie nikt prawie nie biegł po autografy, po zdjęcia do zwycięzcy turnieju Semishilta, tak, który był najnudniejszym zawodnikiem właściwie chyba ever w historii, tylko wszyscy właśnie do Jerome'a Lebanera. Znaczy oprócz tego, to z tego co wiem, to Lebaner był w ogóle człowiekiem roku chyba, jeżeli o sport we Francji swego czasu, wyprzedzając Zidana, nie? Więc nie tylko w Japonii był popularny, bo i we Francji nie zdobył popularności dzięki temu, że właśnie walczył jak walczył. Nie? Wspomniałeś o tym twoim chyba ulubionym panu menadżerze i powiedz mi, czy to jest właśnie ten sam menadżer, który wymyślił ci taką fajną ksywkę i chce, żebyś ty ją powiedział, bo na dzień dzisiejszy twoja ksywa ringowa to jest gorila, tak? Znaczy to nawet nie jest ringowa, to... Goryl właściwie tak, nie pytam skąd się wzięła ta ksywa, bo myślę, że chyba na pierwszy rzut oka wiadomo skąd. Nie, może i też, nie, że z mojej fatiaty, ale to generalnie chodzi, że jak byłem małym dzieckiem, to już po prostu jak dostałem jakieś baty od starszych braci, to robiłem takie miny jak mały szympan z Goru i tak się przykleiło, zostało to przez lata. Natomiast... A ta druga ksywka, która się nie przyjęła, jak ona brzmiała? Travolta. John Travolta. Zatańczmy, taki był motyw. No i to jest kolejna właśnie przestroga dla tych wszystkich młodych zawodników. Po prostu nie dajcie się pompować tym kretynom, menadżerom, albo którzy się śmieją nazywać menadżerami, którzy zazwyczaj myślą, że oni pracują, że my pracujemy dla nich. To oni pracują dla nas tak naprawdę i z tego ich trzeba rozliczać cały czas. Czytajcie dokładnie te kontrakty, patrzcie co podpisujecie, nie dajcie się zwabić słowom. Dajcie, zapłaćcie jakimś dobremu prawnikowi, dajcie do analizy, bo naprawdę ja z tym się bujałem, z tym facetem się bujałem przez 2 lata, później jeszcze pisał donosy do UFC, mam te maile wszystkie i tak dalej. Nabruził, popsuł krwi nie tylko mi, ale i tam innym ludziom, więc skończyło się finalnie tak, że ja miałem spotkanie z głównym prawnikiem w UFC, z Mike'iem Mersz chyba wtedy i nawet widzieliśmy się z Dana White'em, gdzie mówiliśmy o tej sytuacji całej, bo doszło do takiego kuriozum, że on akurat tak wpadł, że w momencie, kiedy ja mieszkałem w San Diego, on pisał jakieś tam anonimowe maile, że do mojej walki chyba w Irlandii przygotowuje się właśnie w Krakowie i że ostatnio był świadkiem, że jak stałem na bramce, to kogoś tam skasowałem dość ciężko i nie mogłem się panować, bo byłem tak nasterydowany, że po prostu musieli mi tam trzymać w trzech, żeby tego chłopaka czy kogoś tam nie ten. A tak się akurat złożyło, że w momencie, kiedy on napisał tego maila, to ja już tam od 2 miesięcy mieszkałem. No i oni też nie bardzo dowierzali, że ja tam jestem, więc z San Diego do Las Vegas jest jakieś tam 4 czy 5 godzin samochodem. Wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy, byliśmy na drugi dzień. No i wyprostowaliśmy to raz na zawsze, po prostu prostując tą sprawę. I mimo, że jest to właściwie bardzo przykra informacja, to użyję dziwnego słowa, cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja zapowiadając ten kanał, obiecywałem też to, że będziemy się w dużej mierze dzielić właściwie jako już takie stare wygi tymi doświadczeniami, żeby uczulać właśnie młodych adeptów to, na co trzeba uważać i użyłeś takich naprawdę zajebiście ważnych, celnych sformułowań, po które bym się podpisał obydwiema rękami, że naprawdę, tak jak powiedziałeś, to menadżer pracuje nie dla ciebie, nie ty dla menadżera i że naprawdę trzeba być bardzo czujnym, bo całe środowisko jest w dużej mierze zepsute, co? Że naprawdę znaczy, trzeba uważać. Wiesz, no, zepsute środowisko jest tak i oni też żerują na tej... No ja na przykład... Żerują na ambicji, myślę, no chyba... Na ambicji, ale też na niewiedzę, no umówmy się, no... Teraz tak jak gdyby, bo jak jakieś tam powiedzmy robię, coś mi tam, jakieś interesy sobie robię, jakieś tam firmy sobie prowadzę i tak dalej, trochę się tego nauczyłem, ale jak jesteś młodym człowiekiem, skupionym, zdeterminowanym na wynik, na to, że chcesz tam gdzieś wystartować, to ty tak nie patrzysz, nie wiesz co to jest, na przykład ZUS, podatki i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy, które są dookoła też zawodnika, które trzeba ogarniać, bo oni mają to ogarniać i oni na tym po prostu też często żerują, także... No, że ten zawodnik jest no, lekko pompowany, nie? No, przynajmniej tak było, nie wiem jak jest teraz, ale ja po prostu no, na dzień dzisiejszy nie wiem, no, nie poznałem jeszcze takich zawodowych menedżerów, którzy naprawdę by się wywiązywali, poza tym no, sam wiesz, że tu ciężko jest cokolwiek zarobić, my nie jesteśmy piłkarzami z piłkarskimi zarobkami, więc nie zawsze jest się czym dzielić. Nie?
Nawet no, no, co mówimy, jakieś tam, jak ja słyszę, że ktoś tam walczy za 5 tysięcy czy za 10 tysięcy, no to teraz weź sobie od tego zapłać dochodowy podatek 19%, no i przychodzi menadżer, no i nie wiem, mamy 5 koła, no. Zapłaciłeś dochodowy i teraz trzeba dać menadżerowi, trzeba dać trenerowi. Zapłacić trzeba za odżywki, masaż 4-5 razy w miesiącu. No tak, już nie mówmy o kosztach przygotowań, bo to właściwie no to, przerasta wielokrotnie. No i teraz sobie podziel to przez 12 miesięcy w roku i ci wychodzi. No to tak trzeba liczyć, no po prostu. Bieda. Kartka długopis w matematyce bierzcie się do dzieła. Tak? No. Także plus, jak minus. Widać, nie jest to łatwy kawałek chleba. Tomek, tak posuwając się coraz bardziej z czasem naprzód, bo powiedzieliśmy o tym, jak się zaczęła twoja przygoda z UFC. Kiedy na bramce. Na bramce. To ja, skoro mamy powiedzieć o bramce, ja muszę powiedzieć tak, ja na pierwszych treningach MMA, to właśnie brałem udział u Tomka Drwala, to gdzieś tam jedna moja przygoda, która trwała parę, nawet może paręnaście miesięcy, to właśnie pod twoim okiem, kiedy ty... A to było na Zielonym, tak? Tak, na Zielonym. Ta twoja pierwsza mała salka właściwie chyba... O Jezu, no, parę dobrych, no, dobrych prawdziwy, parę lat temu. Prawdziwy nie? Underground. Old school, no, prawdziwy underground, prawdziwy old school. Huta. Huta, stara huta, tak. Pozdrawiam w ogóle całą starą hutę, bo ja jestem wychowany na starej hucie, miałem do ciebie dwa osiedla obok, także ogólnie też zajebisty był tam klimat, fajna atmosfera. Pamiętam, że faktycznie ty raz na rozrzewce w rugby. Pamiętam, że twoje rozrzewki w rugby? Wspaniałe były w ogóle ten. Tak, same chamy biegające, średnia kategoria wagowa to była, nie wiem, 120 kg na salce, nie wiem, ile tam było, jaka tam była powierzchnia. No samej maty chyba było 70 metrów. Tak, no ale tam były filary, troszeczkę było... No nie, no ciężko było. Labiryntów, pamiętam, że właśnie na jednej grze w rugby, gdzie zawsze dbałem o to, żeby mi się nie daj Boże, tylko coś nie stało na tych twoich rozrzewkach. I zawsze jak dostawałem piłkę, to ja chciałem jak najszybciej od siebie oddawać. I pamiętam, że tam chłopaki walczyli o tą piłkę, ja tak udawałem, tylko że się kurwa tym interesuje. I tak zaglądałem, kto tam ma tą piłkę. I ktoś tą piłkę wyrwał. I nie mi z grzywy tylko. I pamiętam, ty mi dałeś tą ksywę, że miałem kurwa warkę jak 50 cent normalnie. Mi warka się rozcięła na pół, jedna jest strona na jedną, druga na drugą. Także nie, dużo, no to dużo było, epizodów. To było miejsce... No to można powiedzieć, że to jak się nie powinno prowadzić klubu przeznaczonego dla rekreacji. No ale... No człowiek się uczy na błędach, tak? Inne czasy, żywioł. Po prostu to faktycznie był tak, że to najmocniejsi tam przeżyli. Który to był rok? No to już tam było 2006 chyba, tak. 2006 roku miałem operację barku. No. Wtedy pamiętam, że też właściwie bujałem się bez trenera i tak nie wiedziałem co zrobić i pamiętam, że wtedy trafiłem w dużej mierze do ciebie. No. Także na pierwszym treningu MMA byłem u Tomka Drwala. Tomek mi załatwił pierwszą bramkę w życiu. Ja? Tak, no. Staliśmy razem, może nie będziemy mówić o nazwy klubu, chociaż tego klubu dzisiaj nie ma, ale na pierwszej bramce stałem, to nie. Ty człowieku mnie zepsułeś, to ja teraz zacytuję zdanie paru moich znajomych, miał Sarara, ja cię znam całe życie, jest Sarara z przed bramki i po bramce, nie? Jak byłeś przed bramką, to ty byłeś taki, wiesz, wyszedłeś z domu, grzeczny, ułożony, a jak po bramce, to jest mój kurwa normalny ham. Ale teraz do czego muszę to powiedzieć, że ta niewdzięczna robota, jaką jest praca na bramce, to faktycznie robi z człowieka takiego trochę kawał skurczybyka, jak to ładnie powiedziałeś. Skurkojada. I czasem moi zawodnicy, kiedy ja z nimi wychodzę do ringu, to wiesz, czego mi brakuje w dużej mierze? Takiego kurwa zwykłego bad boya, nie? Żeby po prostu być takim hamem, który gdzieś tam potem nie kalkuluje i nie potrzebuje być we wszystkim koleżeński, przyjacielski. Tylko to są takie chyba cechy charakteru, które się nabywa właściwie w życiu. Znaczy... I ty mnie hamem to wszystko wplątałeś. Ja bym się tu nie hamował i tak dalej, po pierwsze. A po drugie, no, znaczy bez tych, nie musimy jak gdyby używać takich słów, żeby podkreślać tą niewdzięczną robotę i tak dalej. Natomiast jedno jest pewne, czego dzisiaj brakuje tym młodym chłopakom. Może to jest to, co powiem wbrew, jak, nie wiem, jakimś tam morałom i tak dalej, ale... No teraz ciężko w ogóle jest tam, nie wiem, no kogoś tam na tej bramce, to najlepiej to się kogoś tam gdzieś trzeba go złapać, tak jak to w Ameryce, ten bouncer, że się odbijać od niego. Nie wolno go uderzyć, tak? No właśnie. Za naszych czasów było troszeczkę inaczej. Za naszych czasów było troszkę inaczej, też byli trochę inni ludzie, nie było też tych telefonów, nie było też tyle problemów, ludzie mniej dzwonili, chociaż też prowokowali, niektórzy nawet mieli taki zarobek, że prowokowali, gdzieś tam ktoś z tyłu nagrywał, później to zgłaszali, później wyciągali od ciebie pieniądze, żeby wycofać te zeznania, to były takie czasy, natomiast no bez wątpienia ja jeszcze stając przed bramką tutaj, to i tak dużo miałem jakichś epizodów festyniarskich, gdzie były na wsiach
takie no, bitki między wioskami nawet i to myślę, że tam był też właśnie taki motyw, gdzie ten instynkt takiego właśnie takiej walki, że właśnie, że to był taki żywioł, nie? Bo trenowaliśmy karate i to była jedynie, przynajmniej dla mnie wtedy, no to była jedyna taka opcja takiego realnego sprawdzenia się w boju, nie? To nie było innej, że tam właśnie, nie wiem, ten festyn czy coś, że tam, wiesz, nie było właśnie, ile ważysz, że wysoki, tak, niski, tak, gruby i tak dalej, tam była po prostu łupanka cały czas, nie? I to jest właśnie to, o czym to mówisz, że nieraz tym chłopakom właśnie brakuje tego instynktu takiej walki, tylko jest, zaczyna być kalkulacja, wiesz. No ja też do dzisiaj mówię tym młodym chłopakom, mówię, no co, wyjdziesz gdzieś tam z jakiejś tej, nie wiem, będziesz właśnie stał gdzieś tam w restauracji, będziesz gdzieś na tym, to co, wyjdzie, jak wyskoczy do ciebie jakiś knur i mu powie, że co, że to, słuchaj, muszę się rozgrzać, a poza tym, wiesz, no to nie moje catchweight jakiś zrobimy tak. Za 3 miesiące, wiesz. No, badanie lekarskie im przestało, no, tak. No wiesz, no po prostu... No mamy czasy jakieś, ja też tego nie polecam, żeby się tam gdzieś bili, ale bez wątpienia ulica czy takie jakieś takie sytuacje. Poza tym to jest tak stresogenne, zresztą sam tak, wiesz, tak. Że no nie ma tego jak wytrenować. Nie? Może i też sam potwierdzisz, że widzieliśmy nie jednego mistrza treningu, nie? Tak. Nie jednego mistrza. Widzieliśmy też gości, którzy na treningu byli totalnymi takimi, tak, mieli ten, ale jeżeli chodzi o taką właśnie. Prawdziwą walkę. Walkę, no to mieli jaja i po tak. Prostu ich nie blokowały te jaja. No, nie? No, i to jest właśnie ten motyw, że no, to jest jak gdyby jedyny taki plus, który można wynieść z tego stania na bramce, chociaż uważam, że to jest najwredniejsza, najgorsza robota na świecie, dopóki ona nie będzie jakoś uprawomocniona, uzasadniona mocnymi rygorami, tak żeby chronić tych ludzi, którzy mają pilnować bezpieczeństwa, no to będzie po prostu taki kibel trochę. Nie? To prawda, a propos samej bramki, a propos właśnie to, co też powiedziałeś, ja nie twierdzę, że to w jakikolwiek sposób jest dobry model na to, żeby komukolwiek jakiś ukierunkować psychikę fightera, ale to jest to, co powiedziałeś, każdy z nas to przeżył i nikomu tego w żaden sposób nie polecam. Ja pamiętam czasy, kiedy ja właściwie miałem 19 lat chyba, kiedy zacząłem pracować na bramce i sobie dzisiaj widzę 19-letniego chłopca, że tak powiem. Jak ja sobie pomyślę, że ja byłem w skórze tego 19-letniego chłopca i mi właściwie powiedział to, bo trzeba 2 gości z dołu wyprosić. I ja podchodzę do 2 gości 30-letnich, 30-paruletnich, mojej postury i podchodzi dzisiaj do mnie chłopiec 19-letni. Przepraszam panowie, musicie wyjść. No to przysięgam, no naprawdę żal byłoby mi chłopaka, a ja kiedyś w tej sytuacji trzeba było sobie poradzić. I dlatego mówię, czasem sobie żartem, pół serio mówię do swoich zawodników, którzy walki przegrywają przez brak agresji. Mówię, kurwa, postawię cię na bramce na pół roku. Nauczy się trochę prawdziwego życia i może faktycznie, może byłaby to recepta, choć w żaden sposób, powtarzam się, nie polecam. A kolejna rzecz jest taka, że ja na bramce, w którą mnie cały czas będę mówił, wprowadziłeś, zostałem jeszcze parę, nawet paręnaście lat i to, co mogę powiedzieć, że niestety, tu jest duże, nie wiem, podkreślone są te dwa wyrazy wytłuszczonym pismem, niestety, bardzo mocno rozwinął się narkobiznes i kiedyś kończyliśmy pracę o 4 rano, a dzisiaj o 7 rano, nie wiem czemu, nikomu się nie chce spać. Mocniejsze Red Bulle, mocniejsza kawa i... Oczy sowy. Nikt nie wie, skąd się to bierze. Tomek, tak. Dobra, no to co? Były walki, była bramka. Kiedy była twoja ostatnia walka?